obalenia, dźwignie, duszenia. Wszystko teraz przed nami. Możemy zaczynać po. Walka odbywa się w kategorii wagowej 64 kg. O. Bardzo widowiskowa technika. Pozycję dominującą ma zawsze zawodnik ten, który znajduje się u góry. Bardzo prosimy o doping. Doboczny, Jordan! Jordan, doboczny! Wbrew pozorom może się wydawać, że to jest niezbyt męczące, jednak walka w parterze jest dużo bardziej męcząca niż walka w stójce. Także zawodników wszystkie te techniki kosztują mnóstwo sił. Tutaj widzimy zawodnik z góry, czyli Janek, próbował założyć duszenie trójkątne, jednak przeciwnikowi udało się przetoczyć przeciwnika. Tutaj Janek cały czas ma pozycję dominującą, próbuje w tej chwili dźwigni na rękę, jednak czy udało się, o, bardzo piękna technika, nie udało się zapiąć do końca. I chciałem Państwu przypomnieć i powiedzieć, że Janek wszystko to, co nam w tej chwili pokazuje, nauczył się w ciągu ostatniego pół roku. A jego trenerem jest Łukasz Kamiński. Dawaj, Jordan! Znów próba. Dźwigni na rękę, jednak Arkowi udało się wyjąć. Bardzo widowiskowa technika. Ta pozycja, które w tej chwili są, to jest tak zwana garda. Obchodź gardę. Teraz, aby móc wykonać jakąś ciekawszą akcję, Janek musi obejść gardę, co właśnie zrobił. Przejdzie teraz do pozycji bocznej. Idź do ręki, Jordan, idź do ręki. Zabierz mu rękę. Znów Janek ma dosiad w tej chwili i znów teraz powinien próbować założyć duszenie lub przejść do pozycji bocznej, aby mógł wykonać jakąś ciekawą technikę. Tutaj chyba Arkowi uda się wyjść z tego i tak jest. Na plecy Janek, nie czekaj. Na plecy w koło. Na plecy mówiłem. Na plecy. O tak. Bardzo ładnie. Tutaj znów Janek próbuje duszenie.
Czy Arkowi uda się wyjść z tego? Chyba, chyba uda się. Tak jest. Tu w tej chwili dźwignia na rękę, ale chyba Jankowi nie uda się jej wyciągnąć. Arek teraz jest z góry, także Jankowi byłoby bardzo trudno to zrobić. Teraz taka sytuacja trochę matowa. Zobaczymy, co zawodnicy zrobią. Janek bardzo dobrze broni się nogami. Arek próbuje wyciągnąć rękę, udało się. W tej chwili znów pozycja boczna. O, Jankowi udało się przetoczyć, teraz on ma pozycję dominującą. 10 sekund do zakończenia walki zostało. Jeszcze nic. I mamy koniec walki. Pani, poprosimy werdykt. Bardzo proszę tutaj do nas, do ringu, panią Beatę Pudę i panią Ewę Pieczę. I mamy werdykt. Jednogłośną decyzją sędziowską na punkty zwyciężył Jan Teraz Janek z pasem. Poproszę Beatę, Ewę i...